Zakupiłem sobie rower Evo Sport. Jest to rower stacjonarny do użytku domowego osoby o max 110 kg, czyli spokojnie mieściłem się w tym limicie ponad 20 kg. Rower jest tani, około 160 zł z kosztami przesyłki ukrytymi lub przy odbiorze osobistym. Jednak to, co pokazało się moim oczom, jest naprawdę zatrważające. Istotną wadą tego roweru jest brak koła zamachowego i to objawia się, że przy rozpoczęciu pedałowania, w momencie jak pedał jest w dole, musi zostać pociągnięty do góry za pomocą stopy, czyli muszą być już paski. Same paski okazały się bardzo tragiczne. Był rzep, który non stop się rozklejał. Musiałem sobie to obejść, zaklejając taśmą na stałe. Wtedy tylko dzięki temu można było jakkolwiek z tego korzystać. Samo wkładanie pedału już jest trudne na stopy, nawet z takim ułatwieniem. Pedał obraca się, bo nie jest wyważony w ogóle tak, żeby stał. Sam rzep po prostu wygląda tragicznie, nawet nie jestem w stanie bronić tego jakkolwiek. Pomijając brak koła zamachowego, największą wadą, która się objawia bardzo krótko po zaczęciu korzystać z tego urządzenia, przynajmniej w moim przypadku, ale znalazłem podobne opinie w necie, jest fakt, że urządzenie po prostu niesamowicie zaczyna skrzypieć po krótkim działaniu. Maksymalna prędkość na rowerku to 15 km na godzinę według wskazań komputera, a wygląda to tak. Dosłownie trzeba się zapierać rękami i nogami, żeby nie spać z krzesła na tym rowerze. Pedały i całe ułożenie tego roweru jest tak małe, że nie da się w ogóle skorzystać z tego w jakiś racjonalny sposób. O spinningu czy czymkolwiek takim można od razu zapomnieć. Regulacja roweru, no chińszczyzna i tandeta. Luz na sztycy, który odczuwa się podczas jedzenia. Cała konstrukcja roweru również nie jest idealnie prosta, nie stoi równo na podłodze. Znajdują się jednak na podpórkach takie plastikowe coś, które ma wyrównywać nierówności podłogi. Jednak z ledwością w moim przypadku wystarczyło na wyrównanie samej krzywizny ramy roweru. Moja ogólna ocena roweru jest bardzo zła. Nawet już nie chcę mi się rozmawiać o tym, co jest na komputerze. Komputer jest żaden rewelacyjny, nie pokazuje nic ciekawego, ale działał i mniej więcej te wartości miały sens. Ale rower jest przede wszystkim do pedałowania, a tutaj po prostu na każdym możliwym etapie jest pomyłka. Towar w ogóle nie powinien zostać dopuszczony do sprzedaży. W moim przypadku udało mi się go zniszczyć poprzez tak długo jeżdżenie, pomimo piszczenia, że udało mi się go zwrócić za zwrotem pieniędzy. Dzięki Bogu, bo drugiego takiego szmelcu bym nawet nie rozpakowywał z pudełka, tylko od razu próbował sprzedać za połowę ceny, za którą to kupiłem, bo naprawdę złotówki więcej bym za to nie dał.